Witam serdecznie. Jest z nami pan Adam Krasicki, dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury. Witam panie Adamie. Dzień dobry. Panie Adamie, trudne czasy dla Obornickiej Kultury, nowe wyzwania, nowa rzeczywistość. Jak sobie radzicie z tą codziennością w ośrodku? Wyzwania ciągle się pojawiały i te nowe oczywiście są inne, ale nie pierwszy raz przed nimi stajemy. W pierwszym etapie koncentrowaliśmy się na pracach gospodarczych, porządkowych, wyczekujących. Teraz przechodzimy do ofensywy, czyli przenosimy Dom Kultury do sieci. Tak to można w skrócie nazwać. Okej. Było zaplanowanych w ośrodku dużo imprez. Jak się udało to wszystko poprzenosić? Widziałem, że podawaliście Państwo informacje o zwrotach pieniędzy za bilety. Jak ogólnie w tej chwili to wszystko się odbiło na sytuacji finansowej ośrodka? To znaczy, jeżeli chodzi o rozmowy z artystami, nie ma poważniejszych problemów. Oni też rozumieją sytuację. Jesteśmy w kontakcie, czy to z Markiem Piekarczykiem, czy to z zespołem Trybunie Tutki, czy to z Kleo. Umowa wygląda mniej więcej tak. Jeśli się uda w najbliższym czasie znaleźć termin, jeżeli warunki na to pozwolą, będziemy chcieli do rozmów wrócić. Jesteśmy otwarci na odnowienie kontaktu czy kontraktu, ale póki co wszystko zostało zawieszone i anulowane. Oczywiście oznacza to mniejsze wpływy z biletów. Oczywiście odwołanie zajęć oznacza mniejsze wpływy, czy żadne w zasadzie wpływy z tytułu opłat za zajęcia. Póki co jednak otrzymujemy płynnie dotacje ze strony Urzędu Miejskiego i to pozwala ośrodkowi funkcjonować w jego podstawowym wymiarze, to znaczy utrzymania pracowników etatowych, utrzymania podstawowych czynności, prowadzenia tych działań, które mają rozkręcić OOK w sieci. I właśnie, rozkręcić OOK w sieci. Wczoraj mieliśmy okazję obejrzeć premierowy odcinek Kameralna TV. Tutaj gratulacje z naszego punktu widzenia, super pomysł. Mogę powiedzieć, że nareszcie udało się coś zrobić. Kibicujemy temu przedsięwzięciu i proszę powiedzieć, no, skąd pomysł i jak wreszcie to się udało zrobić? Pomysł ma dwie przyczyny. Pierwsza to oczywiście aktualna sytuacja, czyli to, że się borykamy z koronawirusem i z kwarantanną. No a druga, nadzieja umiera ostatnia. Ja mam nadzieję, że niebawem dojdzie jednak do działań związanych z przebudową, rozbudową czy remontem ośrodka, a wtedy będziemy też zmuszeni działać bez sali widowiskowej co najmniej, a być może bez całej infrastruktury ośrodka. I ten ośrodek w sieci to też będzie możliwość docierania do naszej publiczności, docierania do oborniczan i nie tylko. Do spraw rozbudowy to może przejdziemy w innej naszej rozmowie, bo umówimy się jeszcze na kolejną. Wróćmy do tej kameralnej TV. Ile osób oglądało ten wczorajszy odcinek na bieżąco? Macie taką statystykę? Ta statystyka jest prowadzona, choć powiem szczerze, że w tej chwili nie pamiętam. Było kilkadziesiąt osób, odsłon już potem było, zdaje się, kilkaset, łącznie chyba około 500 odsłon, jeżeli dobrze pamiętam. Fajnie by było właśnie, gdyby się udało jeszcze bardziej dotrzeć do kolejnego odcinka, żeby ludzie obejrzeli. A kiedy kolejny odcinek? Mamy zamiar spotykać się z naszą publicznością co tydzień na żywo. No ale oczywiście materiał pozostanie w sieci i będzie można z niego korzystać również później. Jeszcze jak do tego doszło? No, zauważyliśmy, wiele ośrodków, wiele podmiotów publikuje krótkie spoty, krótkie nagrania, krótkie klipy w sieci. Brakowało nam w tym jakiejś szerszej platformy i taką chcieliśmy stworzyć, na której z jednej strony moglibyśmy prezentować osiągnięcia lokalsów, tak, czyli naszych artystów, a z drugiej strony dawać możliwość też pojawiania się gościom, tym, których chcielibyśmy oborniczanom zaprezentować. Mogę już tutaj uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, że już za tydzień na przykład potwierdził swój udział Wiesław Kot, znany krytyk filmowy, współpracujący z nami od dawna, z wielką ochotą przystał na to, żeby przygotowywać takie swoje okienko pod tytułem Wiesław Kot to lubię. Chcielibyśmy, żeby ta płaszczyzna wymiany pomysłów, wymiany osiągnięć, wymiany doświadczeń pozostała również po kwarantannie. Myślę, że to już tak trochę chyba zostanie. Po wirusie nie wszystko będzie tak samo, jak było przedtem.
No, tego niestety się wszyscy spodziewamy, że ta nasza rzeczywistość ulegnie zmianie. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Będziemy umawiać się na kolejne. Mam nadzieję, że jeszcze przed kolejnym odcinkiem Kameralna TV. Dziękuję bardzo. Z przyjemnością. Dziękuję uprzejmie.